Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Gdy Jezus widzi płaczące nad Nim kobiety, prosi, by płakały raczej nad sobą i nad swoimi dziećmi. I dodaje, jeżeli z zielonym drzewem to czynią, co stanie się z suchym? Jezus wie, że Jerozolimę czeka zagłada. Wie, że to miasto dotkną skutki grzechu jego mieszkańców, którzy odrzucili Zbawiciela. Nie zostanie tu kamień na kamieniu, gdyż nie poznałaś dnia swojego nawiedzenia. Tak mówił Jezus kilka dni przed śmiercią, gdy zbliżał się do Jerozolimy. I też wtedy płakał. Spójrz teraz na wzrok Jezusa. Jest w nich smutek, ale jest też troska o los tych, którzy go krzywdzą. Ojcze, wiem, że Jezus mówi też o mnie, bo ja też zadaję mu rany moimi grzechami. Jezus przebacza mi je, ale przypomina, że każdy grzech ma swoje skutki i prędzej czy później powoduje moje cierpienie. Pomóż mi szczerze zapłakać nad sobą i nad swoją grzesznością. Daj mi łaskę żalu i pokuty. Któryś za nas cierpiał,